nudno, kurva jego mać. Uważaj się. Ty, piękny, co trzeba zrobić, żeby taką bladą mordę mieć? Zbadałam próbki śluzu. Myślę, że potrafię znaleźć antidotum. To dobrze. Zaraza w armii bywa bardziej niebezpieczna od najgroźniejszego wroga. Twoje zasługi nie będą zapomniane. I dostanę medal w kształcie ropuchy? Nie mamy takiego medalu. Geralt? Nic ci nie jest? Co ty masz na twarzy? Długa historia. My tu czekamy, poopowiadacie sobie później. Tak, dobrze. Idę przygotować antidotum. To długo nie potrwa. Ładniutka ta medyczka. Zupełnie nie wygląda jak uczona. Jestem ciekawy, jak według ciebie powinna wyglądać uczona. No, ślepną szybko od tych wszystkich książek, to noszą okulary. No właśnie. Zasuszone okularnice. A poza tym ubierają się byle jak. Bo i dla kogo się mają stroić? Dla książek? Ciekawe rzeczy opowiadacie, ale na waszym miejscu starałbym się, żeby żadna medyczka nigdy tego nie usłyszała. Bo co? Bo jak was potną w czasie bitwy, to może nie chcieć was podszywać. Szczęściarz z ciebie, Wiedźminie. Widziałem, jak na ciebie patrzyła. Całkiem inaczej niż na mnie. Dobrze mówię? Przyznaj się, tobie też się podoba, co? Tylko ślepcowi by się nie podobała. No wiadomo, a wiedźminy mają ponoć zmysły wyostrzone. Macie tu lekarstwo. To silny koncentrat, dlatego uważajcie z dawkowaniem. Każdemu choremu zaaplikujcie po 2 krople do posiłku, 3 razy dziennie. W 3, góra 4 dni powinno być po zatruciu. Dziękuję w imieniu Redani. A więc służysz teraz Redańczykom? Służę ludziom. Leczę ich. Tak się złożyło, że po redańskiej stronie. Ale Nilfgaardczykom też udzieliłabym pomocy. Tak samo Kedweńczykom, Temerczykom, Elfom, Krasnoludom czy Niziołkom. Przecież mnie znasz. Pomijając incydent w kanałach, ostatni raz widzieliśmy się... Chyba w zimie. Tak, tak. Wtedy, kiedy szalała tam Katriona. Mam wrażenie, jakby to było 100 lat temu. Co się z tobą działo? Cóż, wyjechałam z Wyzimy i wróciłam do Oxenfurtu. Zrobiłam doktorat, a potem utworzyłam własną praktykę. A kiedy zaczęła się wojna, siłą wcielili mnie do sztabu medycznego redańskiej armii. No a co teraz? Kiedy Radowid nie żyje? Wojna jeszcze się nie skończyła. Panuje chaos. Wciąż jestem potrzebna. Ale nie narzekam. Teraz przynajmniej mieszkam u siebie i leczę ludzi. Ale zawsze muszę być gotowa, że Redańczycy przyjdą do mnie z jakimś arcyważnym zadaniem. Tym razem ja potrzebuję twojej pomocy. Domyśliłam się, że nie odwiedziłeś mnie z czystej sympatii. Mów, co cię sprowadza. To ma jakiś związek ze znamieniem na twojej twarzy? A, no i musisz mi opowiedzieć, co się wydarzyło w kanałach. Od czego by tu zacząć? Okazało się, że potwór z kanałów naprawdę był ropuchą, a ropucha naprawdę była królewiczem, do tego z Ofiru. Aha. A ja jestem kowirską księżniczką. To najprawdziwsza prawda, przysięgam.
Kiedy zabiłem ropuchę, zjawili się ofirscy żołnierze na czele z czarodziejem i mnie pojmali. Z opresji uratował mnie niejaki Gaunter Odim. Kto to? Może czarodziej? Może demon albo dżin? Nie wiesz? Wiem, że to ktoś bardzo potężny. Pomógł mi wydostać się z tarapatów i teraz oczekuję, że w zamian spełnię 3 prośby pewnego szlachcica. Na początek mam przywołać ducha jego brata i sprawić, żeby wybawił się za wszystkie czasy. Duch ma się bawić? Jak chcesz to zrobić? Na razie się o to nie martwię. Najpierw muszę znaleźć jego grób i go przywołać, a potem zobaczymy. Chyba nie myślisz o nekromancji. To niesamowicie ryzykowne. W grę wchodzi wyższa magia. Odin powiedział mi, co należy zrobić, żeby załatwić sprawę bez pomocy czarodziejek. Dał mi, powiedzmy, preparat, który umożliwi przywołanie ducha. Będę też potrzebował kadzielnicy. Kadzielnicę da się załatwić. Jest w magazynie uniwersyteckim. Mogę ci przynieść. Dzięki. Nie ma za co. Ale i tak mi się to nie podoba. Też nie jestem zachwycony, ale nie mam wyjścia. Muszę przywołać tego ducha. Rozumiem. Kto to? Brat Olgierda von Everetz. Von Everetz? Na trzecim roku musieliśmy wybrać jakiś fakultet. Miałam do wyboru złote myśli hierarchu albo słynne rody Redani. Wybrałam to drugie. Jest! Von Eyegrid, von Esteken... Von Everetz! Brat Olgierda miał na imię Witold. Spoczywa w rodzinnej krypcie przy dworze. Dzięki. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Idę. Piszą, że ta krypta to prawdziwe dzieło sztuki. Wiesz co? Chętnie zobaczę ją na własne oczy. Przyniosę kadzielnicę, spotkamy się przy wejściu. Uważa!
Nie znałem cię od tej strony. Jakiej? Czy ja wiem? Romantycznej. Zwykle widuję cię wśród bandaży i medykamentów. Często umazaną we krwi. Bo zwykle przychodzisz, kiedy jestem w pracy. Teraz nie jestem. Czekam na ciebie i plotę wianek na wesele. Nie wiedziałem, że wychodzisz za mąż. Nie jak, ptasie. Moja przyjaciółka. Ten wianek jest dla niej. A właśnie, może poszedłbyś ze mną? Pewnie. Czemu nie? No, to świetnie. Jesteśmy umówieni. Pamiętałaś o kadzielnicy? Owszem. Żołnierze o mało mnie nie przyłapali, jak ją wynosiłam w torbie. Nie byłam pewna, do czego jej użyjesz, więc wzięłam też mieszankę bursztynu, anyżu i jałowca. Nieźle kopcą. Dziękuję. Mogą się przydać. Idziemy? Chodźmy. Księga nie kłamała. To miejsce robi wrażenie. Prawda. Szkoda, że jest takie zaniedbane. Brud podupadł. Pewnie nie mieli pieniędzy na utrzymanie. Trochę tam strasznie. Nie musisz tam iść ze mną. Możesz tu zaczekać. Tak chyba będzie lepiej. Jakby coś się działo, to krzycz. To nie krypta, a prawdziwe mauzoleum. Honorata, żona Gistuta, zmarła w 1257 roku. Tego chyba nie powinienem dotykać. Witold von Ewald, syn Bogumiła i Krystyny, to jego szukam. Pora rozpocząć rytuał. Muszę okadzić wszystkie sale w tej krypcie. Życie i śmierć, płomień i krew. Wróć do świata żywych, ty, coś go opuścił.
prochu powstań ty, którego przynoszę krew. Przybądź jako przyjaciel, bo jam ci nie wróg. Z prochu powstań ty, którego przynoszę krew. Przybądź jako przyjaciel, bo jam ci nie wróg. Życie i śmierć, płomień i krew. Teraz trzeba zapalić znicz. Płomień i krew, życie i śmierć. Przybądź ty, którego przynoszę krew. Płomień i krew, życie i śmierć. Przywołałeś mnie, kimkolwiek jesteś. Nazywam się Geralt. Przybyłem, żeby obudzić ducha Witolda von Everetz. To, kim jesteś i po co tu przybyłeś, nie ma żadnego znaczenia, ponieważ nie opuścisz tego miejsca żywy. Jesteś duchem Witolda? Kto pyta o mojego wnuka? Nie to jest ważne, honorato. Interesuje mnie, skąd ten człowiek wziął krew naszego rodu. Bo tylko krwią Everetzów można zbudzić duchy Everetzów. Prawda to. O ile wiem, z naszego rodu przy życiu pozostał jedynie Olgierd. Mamy zatem do czynienia z człowiekiem, który przelał krew twojego wnuka, Geistucie. Żaden z was nie jest Witoldem? Przybywam tu właśnie z polecenia jego brata, Olgierda. Wkrótce spotkasz się z Witoldem! Natomiast nigdy więcej nie zobaczysz już Olgierda! Zabić go, Everetowie! Za krew Olgierda! Zginiesz, to człowiek! No i co ty na to? Zawzięte skurwysyny z tych kamienniców, co? Kim jesteś? Tym, którego szukasz. Witold von Everetz, brat Olgierda. Zapomniałem, że nie mogę się nawet podrapać po jajce. Inna sprawa, że od czasu, kiedy umarłem, jaja w zasadzie mi nie spędzą. Nie chciałem się bić z twoją rodziną. Sami zaczęli. Jestem martwy, ale nie ślepy. Chciałem zobaczyć, jak sobie poradzisz z tymi przemądrzałymi kutasami. No i z babcią. Zresztą, co mogłeś im zrobić? I tak nie żyją. A teraz mi powiedz, skąd miałeś krew Olgierda? Jeżeli zrobiłeś mu krzywdę, zabiję cię. Dostałem ją od pewnego człowieka, ale to nieistotne. Mam do ciebie sprawę. Jestem trupem i nie obchodzą mnie twoje ważne sprawy. Jedyne, czego mi brakuje po śmierci, to dobrej zabawy. Uciechciała, że tak powiem. Ale cóż... Mówisz, że lubisz się zabawić. To się dobrze składa. Przysyła mnie twój brat. Naprawdę? Co u niego? Czego ja bym nie dał, żeby się z nim zobaczyć? Chociaż raz! Nie spotkasz się z nim, ale może uda ci się jeszcze coś przeżyć, co dla nieboszczyka powinno być ciekawe. Rzeczywiście jest ciekawe. Mów, o co chodzi?
Szczerze mówiąc, nie znam Olgierda zbyt dobrze. Możesz mi coś o nim opowiedzieć? Olgierd to wspaniały człowiek. Prawdziwy kozak. Drugiego takiego nie znajdziesz w całej Redanii. Najlepszy i do wojaczki, i do zabawy, i w ogóle do wszystkiego. Szczeniakami byliśmy, a już się zdarzało podjazdy na wojnach robić. Przygraniczne wsie strały w portki na samo słowo Olgierd. Byłem jego zastępcą i mieliśmy oddanych kompanionów, którzy by w ogień za nami wskoczyli. I niby czym różniliście się od pospolitych bandytów? No, no, masz słowa. Niektórym, co z nami przestawali, rzeczywiście tylko bitki były we łbach, ale nie Olgierdowi. Na pewno nie jemu. On zawsze był świata najbardziej ciekawy. Wszystko go interesowało. Księgi czytał, obrazy lubił. No i narzeczoną miał, piękną jak sen. Nie chcę być wścibski, ale ciekawi mnie, jak umarłeś. Tam nie kryguj się. Ludzie lubią takie historie. Też bym lubił, gdyby nie to, że to mnie wtedy zabili. No, to jak to było? W czasie podjazdu zwykle bywało tak, że się zajmowało siedzibę wójta i kazało miejscowym łyczkom gorzałkę przynosić. A i dziewek nie brakowało chętnych do swawoli. Nigdy. Niestety, zdarzyło się, że jednego razu wpadliśmy w zasadzkę. 5 na 1 przypadało. No i zabili mnie. Dębowym stołem, rozgniętą czaszkę o ścianę, jak skorupkę jajka. Wyobrażasz sobie? Wykonuję dla Olgierda pewne zadanie. Mam sprawić, żebyś się wybawił za wszystkie czasy. Naprawdę? No, to jest brat! To jest brat, powiadam ci! Nawet po śmierci on mnie pamięta. To jest brat! Stary, dobry Olgierd. Ile mamy czasu? Myślę, że w jedną noc się uwiniemy. Wybornie. Czekaj no, tylko wezmę szablonkę. Niech to szlak trafi. Jesteś duchem. Nie możesz chwytać przedmiotów. Ciągle o tym zapominam. Zaraz. No to jak się mam wybawić? No ja. Ani kufla wziąć do ręki, ani szabelki, ani panny porządnie przycisnąć w tańcu. Musisz się jakoś bez tego obejść. Idziemy. Nie. Nigdzie nie idę. Miałeś sprawić, że się wybawię, tak? Tak? No, to wymyśl coś, żeby mi to umożliwić. Niby co? Ożyw moje ciało. Nie potrafię. Poza tym, chyba zaczęło się już trochę rozkładać. Esteta. No to wymyśl coś innego. W takim stanie nigdzie nie idę. Może mógłbym tu kogoś sprowadzić. A ty mógłbyś pożyczyć sobie jego ciało na jeden wieczór. A, chcesz, żebym kogoś opętał? No, tak. Powiedzmy, że się zgodzę. Czyje by to było ciało? Nie wiem, może któregoś z ludzi Olgierda? Albo jakiegoś wieśniaka, który zgodziłby się to zrobić za pieniądze. O, co to, to nie! Nie będę właził w skórę kompana albo jakiegoś wioskowego ciury. Ja mam lepszy pomysł. O nie, nie. Nie ma mowy. Tak? A właśnie, że tak. Geralt, zbudź się. Jak nie otworzysz oczu, użyję soli trzeźwiących. Warto było umrzeć, żeby sobie poleżeć na takich cudnych kolankach. Co też tam musi ukrywać się wyżej? Zwariowałeś? Oczywiście. Tak. Jak tylko cię zobaczyłem.
Jeśli obiecasz, że pogładzisz mnie po gębie jeszcze chwilę, gotów jestem całą wieczność spędzić w ciele kundla, który łasi się do twoich nóżek. Geralt, co się z tobą dzieje? Jestem Witold, nie Geralt. Co? No dobra, poczekaj chwilę. Zdecydowanie nie lubię być opętywany. Nie zemdlałbyś, gdybyś tak się nie bronił. Geralt, możesz mi wyjaśnić, co tu się dzieje? To jego wina. Moje uszanowanie, pani, całe rączki. Komu? No jego, brata Olgierda. Geralt, tutaj nikogo nie ma. Wygląda na to, że twoja piękna przyjaciółka mnie nie widzi. A i nie słyszy. Ale może to nawet lepiej. Musimy ustalić pewne zasady. Ja nic nie muszę. Ja mam się tylko świetnie bawić. I zamierzam to zrobić. Tracę cierpliwość. Ja też. Możesz mi wreszcie wyjaśnić, o co tu chodzi? Temperamentna. Lubię takie niecierpliwe. Mam sprawić, żeby Witold von Everett wybawił się za wszystkie czasy. Ale tak się składa, że jest duchem. Więc chcąc, nie chcąc, muszę mu użyczyć swojego ciała. Ale zaraz, czyli teraz jesteś przez niego opętany? Nie, teraz nie. Teraz stoi obok i mizdrzy się do ciebie. Ale co jakiś czas będzie przejmował moje ciało, więc wszystko, co będę mówił i robił, będzie tak naprawdę za jego sprawą. Ach, co jeżeli będę chciała porozmawiać z tobą? No wtedy niech podejdzie i poprosi, żeby na chwilę wyszedł. No to wyjdę. Wtedy masz mu kazać, żeby na chwilę wyszedł. Rozumiem. No, to świetnie. To jak? Może wyjdziemy z tej ponurej krypty? Tu nieopodal jest taki zagajnik, w którym pocałunki smakują lepiej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Rozumiem, że teraz jesteś już Witoldem. Chyba nie będę mieć większych problemów, żeby odróżnić cię od Geralta. Też tak sądzę. Tak między nami ten cały Wiedźmin to straszny nudziarz. Tylko czasami. No, widzę, że się polubimy. To jak będzie z tym zagajnikiem? Obawiam się, że nie spełnię twojej prośby, duchu. Trudno. W takim razie pójdę do najbliższego burdelu. Mam lepszy pomysł. Zanim Geralt wszedł tu, żeby cię przywołać, zaprosiłam go na wesele mojej przyjaciółki. O niebiosa! Szczęście mi dziś sprzyja. Nie masz w Redanii lepszego tancerza nad Witolda von Everett. Ze mną, kochana, wybawisz się za wszystkie czasy. Świetnie. Muszę jeszcze zajrzeć do domu, żeby się przebrać, więc możemy się spotkać przed świątynią. To gorzej. Czemu? Nie przepadam za świątyniami. Za życie odwiedzałem je tylko w celach rabunkowych, a teraz po śmierci jeszcze mi się ta niechęć pogłębiła. A czy nie moglibyśmy się po prostu spotkać od razu na weselu? No, zdaje się, że nie mamy wyjścia. Świetnie. No to widzimy się przed domem weselnym. No, no, powiem ci, waszmość, że dla takiej dziewki można głowę stracić. I mówię ci to ja, Witold von Everett, człowiek znany z tego, że nie zadowala się byle czym. Powiedz mi, tak szczerze, od serca, jest coś między wami? No bo jak tak, to trzymam się z daleka. Ale jak nie, to... Wiesz, chętnie bym z nią zwiedził kilka stodółek, albo jakiś zagajnik. Powiedzmy, że kiedyś byliśmy dla siebie kimś więcej niż znajomymi. Ha!
Widzisz, od razu wiedziałem. Od razu wiedziałem. Znam ci, ja się na ludziach. Trochę szkoda, wiesz? Sam bym się nią chętnie zajął. Ale nie, nie. Druhowi takiego świństwa nie zrobił. To jak? Idziemy na to wesele? Idziemy. Prowadź. Będę tuż za tobą. Hiena cmentarna. Pewnie wlazł przez studnię i skręcił kark. Próbował wszasz obrabować naszą rodzinną kryptę. Urocze dziewczę. Jakże się nie wychędożył, to śkiep. Trzymaj łapska od niej z daleka. No przecież mam się bawić. A co poradzę, że najbardziej lubię igraszki z dziewkami? Hiena cmentarna. Pewnie wlazł przez studnię i skręcił kark. Próbował wszasz obrabować naszą rodzinną kryptę. Urocze dziewczę. Jakże się nie wychędożył, to śkiep. Trzymaj łapska od niej z daleka. No przecież mam się bawić. A co poradzę, że najbardziej lubię igraszki z dziewkami? Thank you.
grzebiesz przy szczotkach moich przodków? Zabieraj się stąd i pozwól umarłym leżeć w spokoju. Zabieraj łapy od pamiątek rodowych, hieno cmentarna. Zamknij się. Będę robił to, na co mam ochotę. Nie chciałbyś wiedzieć. Nie spodobałoby ci się. Chciałbym sobie porzucać znaki. Jakie są znaki? Wiedźmińskie, a jakie by inne? Nigdy tego nie robiłem, a to może być ciekawe. Wolałbym nie marnować czasu. Przed północą najważniejsze jest to, co ja bym wolał. Rącze, masz bydle. Ładny pokrój, mocny zad, stabilny kłąb. No, no. Widzę, że się na tym znasz. No ba! Za życia konie i kobiety to były moje dwie największe pasje. Konia mi straszysz. Płotka nie przepada za duchami. Hejże! Pamiętam ten młyn. Zawsze jak coś przeskrobaliśmy z Olgierdem, to tu się chowaliśmy. Pewnego razu stary Jaromir przyłapał nas tu na piciu okowity. Musimy zaczekać. Jak romantycznie. Spierdalaj. No zobacz. Dla takiej dziewczyny nie jeden rozpętałby wojnę. Albo chociaż zrobił zajazd. To prawda, pięknie wygląda. Chodźmy. Hola, hola, zaczekaj! No nie wierzę, chcesz iść w tym? A w czym? Czy ty widziałeś, jak ona jest ubrana? Naprawdę nie mam zamiaru paradować przy niej w śmierdzącym kaftanie. Na wesele inaczej niż w kontuszu absolutnie się nie godzi. No bo jak? Akurat nie mam żadnego pod ręką. Błagam, jak to nie? A tam? W sumie, czemu nie? No, to rozumiem. O. Ten się nada. Dobrze leży, jakby na mnie szyty. Jeszcze buty. Trzeba być w butach na weselu. No i jeszcze to. Niech mnie usieką, jeśli kiedykolwiek widziałem piękniejszą dziewczynę. Nie mogą cię usiec, bo już dawno to zrobili. Oczy jak u sarny, łabędzia szyja i kibić taka, że dłoń mi obejmiesz. Wiesz co? W tej wersji jesteś całkiem zabawny. Zapewniam cię, że jak się bliżej poznamy, spodobam ci się jeszcze bardziej. O jak bliskim poznaniu mówisz? O takim, żebyś poczuła wszystkie moje atuty, dziewczyno. Uwierz mi, nie są małe. Mogę cię prosić, żebyś dał mi porozmawiać z Geraltem? A po co? To ja mam się bawić, a nie on. Tylko na chwilę, zaraz do niego wrócisz. Tylko się pośpiesz, dobrze?
Żeby mi to nie trwało do północy. Geralt, teraz przedstawię cię młodej parze. Zrób coś, żeby twój przyjaciel nie narobił wstydu. Nie mam nad nim władzy. Czuję się jak ostatni dureń, kiedy wypowiadam te bzdury. Niektóre rzeczy mi się podobały. Potem porozmawiamy. A teraz chodźmy na wesele. Niech się duch zabawi i miejmy to z głowy. No, wreszcie powiedziałeś coś mądrego. To co, bawimy się do białego rana? Aż czas tylko do północy, ja ani chwili dłużej. Co? To za mało. Do północy to nawet nie zdąży się porządnie napić. A co dopiero? Postaraj się. Myślę, że dasz radę. Umowa jest taka, że bawisz się do północy. Potem są oczepina, ty wracasz skąd przyszedłeś. Niech ci będzie. Tędy, moja śliczna. Świecie, wróciłem! No, no, weselisko jak się patrzy. Stoły zastawione, a widzę, że i napić się będzie z kim. No i panny jak marzenie. Ale żadna nie umywa się do ciebie. Szani, uważaj na psa. W tej budzie muszą trzymać kundla wielkości konia. Dziękuję za troskę, ale buda jest pusta. Spuścili takie wielkie bydle z łańcucha? Ciekawe, co na to weselnicy. Zabawa rzeczywiście będzie przedmiar. Ale piękna jarzyna. Jak byłam dzieckiem, robiłam z niej korale. A ja w szczenięcych latach pędziłem z nich okowite z Olgierdem. A teraz przedstawię cię państwu młodym. Proszę cię, żebyś zachowywał się godnie. Dla ciebie wszystko, Szani. Prowadź. A co to takiego? Chodź, przywitajmy się. Przywitajmy się, że udało ci się przejechać. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękujemy. No, to kolej na nas. Niech wam się darzy, kochani. Życzymy wam zdrowia i serdeczności, żeby zgoda między wami była i miłowanie. Dziękujemy wam. Dziękujemy z całego serca. Dobrej zabawy na weselisku. Teraz nie. Oto moja przyjaciółka Aldona i jej wybrany Piawnut. Bardzo mi miło. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Ja jestem wit... A to mój przyjaciel z dawnych czasów. Geralt z Rivii. Tak to ja, Geralt. Wiedźmy. Dziękuję za zaproszenie. Lubię wesela. Lubię panny młode. Są takie pachnące. Nic tylko wziąć i... Właśnie. Jestem pewna, że wszyscy będziemy się dobrze bawić. Nie ma co gadać, czas ucieka. No, czyżbyś się gdzieś śpieszył? Ja? Skądże? Po prostu chciałem popróbować waszej okowitki, potańcować z białogłowami, takie tam. Zaprosiliśmy z Jawnutem wiele ładnych panien. Może któraś wpadnie ci w oko? To na pewno. A może ty którejś wpadniesz? Byłoby miło, ale tak po prawdzie to już mnie mniej obchodzi. Napijmy się. Można wam jakoś pomóc?
Szani, moja kochana, nie uwierzysz, co się stało. Wydaje za mąż moją jedyną córkę. No to chciałam, żeby weselisko było porządne. Dlatego zamówiłam prawdziwego połykacza ogni. Nigdy nie widziałam takiego magika. Panie, to są bardzo drogie pokazy. Przyjechał z samego Nowigradu. Nie będę żałowała pieniędzy na moją córkę. Rodzina pana młodego ma nas za biedaków, ale przekonają się, jak bardzo się mylą. No chyba jednak się nie przekonają, bo połykacz przepadł jak kamień w wodę. Bo kundel pana młodego go pogonił. Przeklęty diabeł. Dobrze go nazwali. Ale spokojnie, duszko. Przecież pan Wiedźmin tu jest. Może on nam pomoże. Zanim zacznę moje wiedźmińskie śledztwo, potrzebuję kilku wskazówek. Powiedzcie wszystko, co wiecie. No więc, połykacz ogni przybył tutaj koło południa. Zjadł drugie śniadanie i chciał się rozejrzeć. Wtedy ten okropny diabeł go zobaczył i zaczął ujadać jak obłąkany. Dlaczego? Pojęcia nie mam. Nie spodobał mu się i już. Może wyczuł, że to połykacz ogni, a każde zwierzę ognia się przecież boi, nie? Jakby się bał, to by chyba uciekł, a nie gonił. To głupi pies i nigdy z nim nie wiadomo. Zerwał się z łańcucha i pogonił połykacza w las. Głupi, nie głupi, ale to pupilek naszego zięcia. Jak przepadnie, to będzie awantura. Nie musicie się już niczym martwić. Wiedźmin, to znaczy ja, znajdzie wam tego połykacza. To bardzo miłe, ale nikt nie wie, gdzie go szukać. Nie szkodzi. Wiedźmini, to znaczy my, mają swoje sposoby. No to jak wyglądał ten połykacz? Nosił taką charakterystyczną błazeńską czapkę. Po tym można go poznać. Znajdę. Dziękujemy i trzymamy za słowo. Miło, że zgodziłeś się pomóc, ale na pewno sobie poradzisz. Tak do końca to jednak wiedźminem nie jest. Ja poszukam tego magika. Ja, dobra? Tylko pamiętaj, nic mi nie pomagaj. Ach, to będzie przednia zabawa, ale muszę sam. Inaczej to się w ogóle nie liczy. Na twoim miejscu zacząłbym od znalezienia śladów tego psa i poszedłbym tym drogiem. Dobra rada, tak zrobię. Szani, idziemy z Witoldem szukać połykacza. Jakbyśmy nie wrócili przed północą, to... Spokojnie, wrócicie. Wierzę w was. No to idziemy. Ahoj, przygodo! Mam nadzieję, że ten mutant znajdzie połykacza ognia. Tyle pieniędzy na niego poszło. A ja bym chciał, żeby patrzcie, znalazł też diabła. Patrzcie, ich to ale na co im wioskowy dzieci? Mój tatuś bardzo nie lubi elfów. Zaraz widziałem tak dokładnie odgryzioną kotę. Dopiero muzyk jak z miasta wrócił. Worki na kół zapakował i im do lasu zawiózł. Widziałem na odbliski, nie próbował zeżreć. Pies wyrwał łańcuch ze ściany? Znaczy, że żreć mu nie dawali. Albo ten połykacz go tak strasznie wkurwił. Dlaczego pan ma takie dziwne oczy? To są psie ślady, ale jakieś małe. A ten diabeł to musi być wielkie bydle, jak go trzymają w takiej budzie. Jak się nie ma, co się lubi, to się idzie po śladach. Nie chce mi się łazić po psich tropach. Poczekam tu na ciebie. Dobrze, moja złota. Ja pobruszę, a ty poczywaj. Niedługo wracam. To wygląda jak czapka połykacza ognia. Mówili, że jest błazeńska. O, złamana gałąź. Jakby ktoś chciał wleźć na drzewo, ale był za ciężki. Może ten połykacz jest spasiony, jak wieprz. A może ktoś sobie chciał wystrugać fujarkę? Bawię się coraz lepiej. Jest i nasza zguba.
Czy ja dobrze widzę? Ta pierdoła wlazła na drzewo, żeby się ukryć przed takim pieskiem? Najwyraźniej tak. Złaś stamtąd, człowieku! O nie! Ale mi się się! Jeszcze mi życie miłe! No, i co robimy? Nie wiesz, co się robi z takimi wrednymi pieskami? Ja bym go pogonił kijem. No, tylko, że to jest jednak mało wiedźmińskie. Za to skuteczne. I po kłopocie. Złaś, człowieku. Jak widzisz, pozbyłem się tego straszliwego psa. Na pewno nie wróci? Na pewno. Zawsze lepiej bym ochać na zimne. Geralt, przecież ten dureń jest nawalony jak stodoła. Mam nadzieję, że wszystkiego jeszcze nie wypił. Uratowałem ci życie. To może chociaż dasz mi się napić. Ależ proszę bardzo. Przed nim i odpowiem ci. Zaczynam rozumieć, czemuś się tu sam z nim zaszył. Ano, przedni. A ja przed psem uciekałem. Psem! Co ja gadam? Potwór to byłeś, diabelski. Dobrze go nazwali. Masz tu swoją czapkę. Zgubiłeś ją, jak uciekałeś przed psem. O, moja czapetka ukochana. Przynosi mi szczęście. Zakładam ją przed każdym występem. Jak to jest, że człowiek, który na co dzień igra z ogniem, boi się takiego małego psa? To potwór był. Diabeł. Ta, już to słyszałem. Tchórz jesteś i tyle. O, wypraszam sobie. Nie jestem tchórzliwy, tylko ostrożny. Wiesz, co by było, gdyby połykacz ogni nie zachowywał ostrożności? Pewnie usmażyłby sobie język? Zgadłeś! No, to teraz już wszystko rozumiesz. W takim stanie o występach możesz zapomnieć. A w jakim ja niby jestem w stanie? Popatrz na siebie, łajzo. Ledwo się trzymasz na nogach. Po pierwsze to bzdura. A po drugie, do połykania ogni w ogóle niepotrzebne są nogi. W ogóle. Dobra, dobra, nie będziesz mi tu mydlił oczu. Już ja znam takich jak ty. Słuchaj, no plan jest taki. Pójdziemy sobie teraz tą dróżką prosto na wesele, a po drodze trochę przetrzeźwiejesz. Ale... Cicho, milczeć jak mówię. Wiesz, to ja jestem? Szlachcic jestem. Krótko, nie odstępujesz mnie na krok. Wracamy na wesele, dajesz taki pokaz, że szanowni goście szczają po gaciach ze szczęścia. Są pytania? Nie słyszę. Dobrze. Jak dobrze, to dobrze. Idziemy. Trzymaj się blisko. Nie odejdę na krok. W tym lesie na pewno ryj się od dzikich zwierząt. Mat. Niedźwiedź! Niedźwiedź, niedźwiedź, chujnie niedźwiedź! Trzymaj się, ślepy durni! Ratuj mnie! W końcu będzie! Czyś ty kiedy widział niedźwiedzia w kształcie dzika? Mam słaby wzrok. Poza tym jestem płakaczem ognia, a nie przyrodnikiem. A tak, byłbym zapomniał. O właśnie, nawet nie zapytałem. Jak cię zwą? Dawid Afternsborough. Słuchaj, Dawid. Trzymaj się mnie, a nic ci nie grozi. Zabieram twoją zapijaczoną mordę na wesele. Idziemy. Proszę państwa, połykacz ognia się znalazł.
Jam to nie chwaląc się sprawił. A co z diabołem? A bo ja wiem. Ujadał na połykacza, no to go odpędziłem. Myślałem, że sam wrócił. Nie wrócił. W ogóle nie ma po nim śladu. No to co? No to strał go pies. Racja. Nigdy nie lubiłam tego pchlarza. Uwaga! Uwaga! Piękne panie, szlachetni panowie i wy, kochane dzieci! Zapraszam wszystkich na unikalny pokaz połykania ogni! Szani, chodźmy obejrzeć te sztuczki. Za życia nigdy czegoś takiego nie widziałem. Przeprosiłem go. Co mam jeszcze zrobić? Kupić mu kwiaty? Lepiej graj, a nie gadaj. Grajmy, grajmy. O co chcesz grać? No jak to? O wszystko, co mam. Nie wiedziałam, że jesteś hazardzistą. Tej nocy poznasz jeszcze inne moje zalety, dziewczyno. Wielkie zalety. Mamy taki zwyczaj, że ten, kto przegrywa, musi nosić ośle uszy. Nie moje zmartwienie, ja je przegram.
Przerżnąłeś, kolego. Wkładaj ośle uszy na ten ośli łeb. Już miałam nadzieję, że obejrzę cię z oślimi uszami. Moim zdaniem wyglądałbyś interesująco. Znam inne sposoby. Możesz się przekonać. Pomyślę o tym. Czas się napić! W końcu to weselisko! Tak, tak. Pijemy, 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 bo czas ucieka. Wypijmy za zdrowie Wiedźmina i jego narzeczonej! Słyszałaś, Shani? Jesteś moją narzeczoną. Wiesz, co to oznacza? Nie. Co? Że powinniśmy się zachowywać jak narzeczeni. Czyli jak? Ja ci będę kadził, ty się będziesz opierać, a potem i tak wszyscy wiedzą, jak to się skończy. Ach, przednia zabawa, przednia! No, chodźmy dalej. Lubię takie skoczne melodie. Idziemy tańcować. Z tego, co wiem, Wiedźmin nie przepada za tańcem. Dzisiejszy Wiedźmin uwielbia tańce, zwłaszcza z tobą. Chodźmy. No to bawimy się na całego. Naszych nadzwyczajnych gości, Wiedźmina Geralta i jego uroczej partnerki Shani, muzykanci zagrają coś dla zakochanych. Wreszcie będzie coś do przytulania. O, Shani, czas, żebyś poznała moją romantyczną naturę. Partnerce nawet krzesło potrafiłoby zatańczyć. Czy jesteś też bardzo skromny? Staram się, ale jak trzeba, to potrafię działać z fantazją. Co za mieszanka. Kobiety pewnie to uwielbiają. No, nie chwalić. Tak, z ciekawości. Powiedz, ile ich było? To nie byle jakie czupirawo, ale naprawdę kobiety z klasy. Oczywiście żadna z nich nie dorastała się do pierwszy. Zdaje się, że muzykanci kończą grać. Wiesz, jak prawdziwy tancerz dziękuje swojej kobiecie? Chyba nie. Zwariowałeś? Zwariowałem. Na twoim punkcie. Umówmy się tak. Mówić sobie możesz, co chcesz, ale ręce trzymaj przy sobie. Nie gniewaj się, ale nie mogłem się powstrzymać. Nie gniewam się, ale następnym razem nie rzucę się tak na wiesz, długo puściłem, no ale dobrze. Następnym razem zapytam. Shani, mogę cię pocałować? Jesteś niemożliwy. Mogłabym teraz chwilę porozmawiać z Geraltem? Po co? On nie ma nic ciekawego do powiedzenia, to mówię. Bardzo cię proszę.
I co? Widziałeś, jak to rozegrałem? Nie spierdol tego. Jestem ciekawa, jak to jest, kiedy ten duch siedzi w tobie. Czujesz coś? Masz na coś wpływ? Czuję, ale nie mam wpływu na to, co robię, ani co mówię. Czemu by tak? Jestem ciekawa. Jakby to było, gdybym tańczyła tylko z tobą? Wiesz co? Nie rzuciłem się na nią. To był niewinny pocałunek. Nie wiem, czy powinno mnie to cieszyć, czy wręcz przeciwnie. Nie zrozumiej, że... Ach, to czasami chodzą mi po głowie podobne pomysły, ale... Ale co? Ale nie będę o tym mówił w jego obecności. Porozmawiamy, jak już sobie powiem. No i co? Może byś mi tak podziękował teraz? Wyrwałem ją dla ciebie. Zamknij się. Co się znowu dzieje? Nic, nieważne. Widziałeś człowieka, który zanosował dla nas, dla was, Gezenia? Tak, zdziwiłam się, że mnie zna. Chyba nie zostaliśmy sobie przedstawieni. Kto to? To jest właśnie Counter Odin, pan Mustafa. Ciekawe, co to robi. Może po prostu trzeba go zapytać. Tak, skoro już tu się zjawił. Powinniśmy znakomować. A nie przyszło ci przypadkiem do głowy, że po prostu wpadł na wesele? Zapewniam cię, że on niczego nie robi po prostu. I tym bardziej przypadkiem. Nie, no co jest? Miałem się bawić, a od 5 minut stoję jak kołek i słucham jak gadać. Wracam do ciebie. Chodź, mieszanie, nie ma co strzępić języka po prostu. Trzeba dać ponieść się zmysłem, żeby mogły dotykać czasu, mówić, a nawet chłoptać. Czas jest kluczem. Witaj, Shani. Pozwolisz, że się przedstawię. Jestem Gaunter Odin. Piękna sukna. Dotwarzy cię w tym kolorze. Dziękuję. Dużo o tobie słyszałam, ale nie wiedziałam, że jesteś kucharzem. Dużo wiesz o pierniku. Ja po prostu dużo wiem o wszystkim. Tak? No to ciekawy jestem, co wiesz o mnie. Zawsze byłeś tym gorszym bratem. Od dziecka zazdrościłeś Olgierdowi wszystkiego, bo chciałeś być taki jak on. Zaraz, ty mnie widzisz? Znaczy mnie? Witolda von Everett? To oczywiście. Dlaczego miałbym cię nie widzieć? Bo mam ciało Geralta. Widzimy. Kimże bym był, gdyby prawdziwa natura rzeczy była dla mnie niewidoczna? Kimś takim jak ty, czyli nikim. Nie chcę robić burdy w obecności Dara.
Ale jeszcze raz mnie obrazisz. Nic mi nie zrobisz. Wiem, że teraz bardzo byś chciał zachować się jak twój brat. Pokazać, jaki jesteś mężny, ale bądźmy szczerzy, nic z tego nie wyjdzie. Nie jesteś nim, choć zawsze bardzo tego chciałeś. Bzdura! Nigdy nie zazdrościłem mojemu bratu. Owszem, był dla ciebie niedościgłym wzorem. Olgierd szybciej biega, lepiej strzelał, był silniejszy. To Olgierd pierwszy nauczył się czytać, chociaż bardzo się starałeś. Kiedy dorośliście, to on wybierał dziewczynę. Dla ciebie została reszta. Przepraszam cię, Szan. Żałuję, że musisz wysłuchiwać tego. Nie łudź się. Szani też nie jest tu ze względu na ciebie, tylko na Geralta. Widać, pisana ci jest rola nędznej. Przy okazji, Olgierd też tańczył dużo lepiej od ciebie. Łżesz jak pies! To mój brat! Kochałem go! Pytanie brzmi, czy ty byłeś dla niego równie dobry jak ciebie? Po śmierci zrobił ze mnie bohatera. W czasie mojej ostatniej bijatyki rzuciło się na mnie 5 chłopów. Nie przeczę. Chciałem się wycofać. Zbiegłem do piwnicy i tam mnie dopadli, jak szczura. A wiesz, co wtedy zrobił Olgierd? Opowiedział wszystkim, że sam się na nich rzucił. Ciekaw jestem, skąd to wszystko? Olgierd często przychodzi na mój dół. Upija się i opowiada o starych czasach. Nie widzi, ale ja słyszę każdy jego słowo. Stąd to wszystko wie. Cóż, może kiedyś powie coś, co cię bardzo zaskoczy. Niby co takiego? Dłużej nie będę przeszkadzał. Miłej zabawy życzę. Powie ci czas. Czas ucieka. Szani, przepraszam. Ja... Daj spokój, nie przejmuj się. Mieliśmy się bawić, pamiętaj? Chodźmy, noc jeszcze młoda. To wszystko ugasło. Olgierd był nie tylko moim bratem, był moim najlepszym przyjacielem. Wierzę.